razie zrobię, tylko będę wymienię tam uszczelkę, bo w becie są dwa wtryski, czyli jeden centralny, jeden na ssanie i tam po prostu przy wężyku poszedł mi o-ring. Drobna rzecz, ale no generalnie można jeździć, nie? Tylko z tym odpaleniem, jak się zagrzeje, już jest wszystko dobrze. A pierwszy raz się spotkałem w motocyklu, że... Dobra, przechodź. Że ssanie jest automatyczne. To jeszcze wyszło coś takiego, że kranik poszedł, paliwo wyciekało. No i zamówiłem taki używany za stówkę, ale nie wymieniałem, pokleiłem ten stary, ale i tak cieknie, po prostu całe paliwo mi ginie. Widać nawet, żeby kapało, ale gdzieś tam bokami, między tamburami gdzieś po prostu ścieka. No i muszę kupić do Fireblade'a regulator napięcia. Patrzyłem już na te regulatory i taki porządny to około 800, ale i za 200 by można też kupić. Mi się wydaje, że to od tego zrugowania, od tego wyrywania na koło. Dawno nie gumowałem Fireblade'em, no akurat się tak stało. Piłowałem na jedynce i regulator poszedł. Dziupełko, no nie, no kurde. Nie odpuściłbym dzisiaj kłada. No nawet to dzisiaj by trzeba było też betę odpalić, wyjechać. Ale mam jeszcze jutro dzień. Sprzęt w 100% w tej chwili, no to dwa raptory i skuter. No mówię, betą można też jeździć, to muszę poczekać, aż się dobrze nagrzeje i nie będzie potrzebowało tego paliwa z tego wtrysku na ssaniu. No pierwszy raz takim czymś się spotkałem, kurde. Miałem nowe te Husqvarny i tam było właśnie na... Trzeba było po prostu ten tynks podnieść. A w becie automatisze. Mieście
trzeba uważać, bo przy cmentarzach to zmieniali zmianę organizacji ruchu. Nie wszędzie można wjechać, przejechać. Jedzieć. Tylko nie na dwa razy. No, na raz. Ciepło jest dzisiaj, jen. Kurde, ja naprawdę powiem wam, że mam tylko... Siema! Siema! Jak tam? A dobrze. Życie w porządku? No. To git. Dawaj gazu! Nara! Dzisiaj wolne, to nie odpuści wystawienia sprzętu, a ja sobie pojadę na szkołę jazdy zobaczyć. Nie, to samochód. Raptor na koło? Niemożliwe. A jedno. No ciekawe, czy koła ma dzisiaj zajęcia? Nie, nie mają. O, jadę. Nie, to ja tu pojadę. Jeszcze tutaj zrobię mały wypad na poza miasto, ale to już tego nie będę nagrywał, bo będzie na pewno wielki szum. A tak w ogóle, słuchajcie, no na weekendy jestem tutaj i tylko w weekend mogę pojeździć trochę. Dawno miasta nie widziałem mojego. No ja to dzisiaj samotnie chyba. Tutaj nie widzę żadnego motocyklisty ani kładowca. A u nas to kładem to rzadko tutaj ktoś jeździ po mieście. Praktycznie się nie zdarza. Paliwo w ogóle podrożało. Mam taką kartę lojalnościową i myślałem, że ktoś taniej zatankuje, nie? Ponad 6,30 u nas.
dało nalać tutaj paliwa, ale przyoszczędzę dzisiaj w przyszłym tygodniu. Człowiek się przyzwyczaił do takiej niskiej ceny i teraz mu głupio tankować za tyle. Jak było po 8, to laliśmy normalnie. Dobra, jedziemy. Fajnie ten FMF-ik tutaj chodzi, tak bulgocza. Następny motocyklista wyjechał. Siema. Dajcie się. Wszystkiego dobrego wam życzę. Nara, hejos.